cierpienie i przyjemność. I to są dwie najważniejsze rzeczy na świecie. Cierpienie jest złe, przyjemność jest dobra. Wszystko, co dobre, jest moralne. Ja na przykład próbuję sobie zadawać pytanie, czy moje postępowanie przyczynia się do zwiększenia bilansu szczęścia na świecie. Jeżeli tak, to znaczy, że jest dobre, jest moralne. Weź poczekaj chwilę. Czekaj, czyli twoje picie przyczynia się do zwiększenia bilansu szczęścia na świecie, tak? Nie przyczynia się do jego zmniejszenia. Nikt nie cierpi z tego powodu, że ja piję. Czyli moje picie jest moralne. Panowie, pożyczcie dwie dyszki, co? Jeszcze mi wisisz. Słuchaj, idź do lekarza z tym swoim pęcherzem, co? Dobra. Byłem, ale mówi, że to, wiesz, na tle nerwowym. Dobrze, ja ci mogłem to powiedzieć bez wsadzania ci palca w dupę. No ale wszystko, co czyni cię szczęśliwym, palec w dupie, moralnie. Czuję się zbukany i chcę poczuć się lepiej. Możemy bez? Za mało się znamy. Jesteś gotowa wziąć go do ust i za mało się znamy. Czyli obciąganie przyczynia się do zwiększenia bilansu szczęścia na świecie? Dziwi mnie, że zadajesz to pytanie. Tak, obciąganie z punktu widzenia utylitaryzmu jest dobre. Nawet jeżeli ona bierze za to pieniądze? Zwłaszcza jej przypadku. Częste machinalne stosunki waginalne powodują wysuszenie płodu, która bez odpowiedniego nawilżenia podrażnia się w wyniku obtarcia, co powoduje ból. Ból równa się cierpienie, a cierpienie jest niemoralne. Widzisz, Wojtek jest szczęśliwy, że mu odciągnęła, a Iza jest szczęśliwa, że nie musiała z nim spać. Nawet za dwie dychy. Nieważne, ile to kosztuje. Ona dostaje wynagrodzenie za swoją usługę i dodatkowo jest zwolniona od stosunku waginalnego. Już? Widzisz, łatwy pieniądz. Nie masz czegoś przyjemnego do palenia? Owszem, mam. Dwie dychy. Widzisz, właśnie przez takich jak ty, ten świat jest pełen bólu i cierpienia. Potrzebujesz czegoś konkretnego? Towarzyski? Nie zamula, dobrze działa z alkoholem. Będziesz się przy nim świetnie bawić na imprezie integracyjnej bibliotekarzy.
Ten na długą, gorącą kąpiel. Ja na muzykę, kieliszek wina, najlepiej białego. Albo przed śniadaniem, do kawy, najlepiej przed wyjściem do pracy. Potem będziesz się przez godzinę gapić w pustą ścianę i będziesz tym zachwycona. Szczerze, to myślałam, żeby po prostu zamknąć się w pokoju, zgasić światło i się masturbować. Jest dobry powód, żeby wyjść z domu.
pożar. Moja Sylwia chyba się domyśla. Paru rzeczy. Może to jest dobry powód, żebyś dłużej posiedział w domu? Iza nie chce ze mną rozmawiać. Może to znak? Nie, a może powinien się zdecydować. Idziesz do domu. Tak. Tutaj dla was siedzę, karty przykładam, rączkami pracuję, rozkładam karty na stole i wróżę, więc dzwońcie, jestem jeszcze tutaj 20 minut. Halo? Halo, witam. Witam. Witam ciepło i serdecznie. Z kim mam przyjemność? Warszawy, 5 czerwca 1976. Sylwia. Sylwio. Z czym do mnie dzwonisz? Jaki masz problem? Ja chciałam się dowiedzieć o mojego męża, bo się zastanawiam, czy z nami wszystko dobrze, czy on mi mówi prawdę. Bo on ma chyba jakieś problemy finansowe. Chyba. Tak? No tak, tak. Tu jest Sylwio. On bardzo szybko, bardzo dużo zarobi. Bardzo dużo. I bardzo szybko wszystko straci. Jestem w ciąży. Co? Jak to się stało? Przecież używaliśmy prezerwatyw. Czasami nie działają. Jak to czasami nie działają? Rzecz. Pękła? Czułabym. Była przeterminowana, nie? Ta, zaczarowana. Robiłaś test? Nie, dzwoniłam, bo miałam złe przeczucie. Sikałaś na to. To twój pierwszy test ciąży? Nie, tylko pierwszy, który trzymam w ręku. Nie zawsze działają. No, ten jest szósty. Masz krótkociąg. Czy to na pewno jest moje, w sensie? Tak. Tak? Tak. Skąd taka pewność? Bo byłam tam. No, ale może... Nie. Wiesz. Po prostu może. Nie, na pewno nie. Nie kochałam się z nikim od miesięcy. Tylko z tobą wtedy. Czyli czego ode mnie oczekujesz? Bierz ciąg na palcu.
Mam pieniądze. Też mam pieniądze. Czyli podjęliśmy decyzję. No nie wiem, podjęliśmy? A co? Mam powiedzieć, że to dobry pomysł jest? No ty go nie chcesz, ja go nie chcę, nie powinniśmy go mieć. Bym słyszał swoją matkę. Niewidzialne hasło klinik aborcyjnych. Znam faceta. Znasz faceta? Znam faceta i... Proste. O, tutaj. Wygląda jak krewetka. Słyszysz bicie serca? Tak. Możesz się ciszyć? Chcecie cudowną tabletkę, czy pomysł na imię dla dziecka? Cudowną tabletkę? Tak. Czy to jest możliwe, żeby prezerwatywa nie zadziałała? Nie, nie, nie. To cud. Bardzo śmieszne. Serio, musisz mieć zajebiście silne plemniki. Dziękuję. Często się masturbujesz? Muszę wiedzieć, bo jestem lekarzem. Mogą wystąpić obfite krwawienia, dlatego lepiej, żebyś nie była sama w domu. Nasionka muszą być zielone i mięsiste. Bierzesz doniczkę, zasadzasz jakieś 8-10 na 1,5 cm w ziemi. Stawiasz pod światłem. Dosyć nisko, muszą mieć jasno i ciepło, jakieś 25-30 stopni. Pomieszczenie najlepiej pomalować na biało. Jak wykiełkują, zostawiasz tylko te największe. Jak je przerzedzisz, te, co zostaną, będą lepiej rosły. Dorosła roślina może być nawet do 1,5 metra wysokości. Proszę. Przed pracą, najlepiej do kawy. Jak tak wszyscy zaczną hodować, to nie stracisz klientów? Sprzedaję też nasionka. Dywersyfikacja rynku. Smakuje?
musiałeś przychodzić. O tym, co przeczytałem w internecie? Musiałem. Chcesz piwa? Jak się czujesz? Kapitalnie. Jadłaś coś? Nie, nie, nie byłam głodna. Grasz? Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem żadnej gospodzie. Zastanę się, smakuje przyjdzie. Smakuje kurczę. Twoje smakuje kurczę? Tak. Ale ja zamówiłem kurczaka. Pokaż. Smakuje kurczak. A chuj nie się jemy. Spróbuj mojego. A to też smakuje inaczej. Bo to z innej mieszanki jest. Jak ty to wszystko odróżniasz? Nazywam je. To są JFK. A ten wcześniejszy? Targowica. Nie, przestań. Ali Akcza. Holokaust ty też masz? Nikt nie chce palić holokaustów. Ja
Jak to się nazywa? JFK. Ale dlaczego pomyślałam się o rępiących się ślimakach? W sensie, czy... Czy udało się, czy już po wszystkim? Pytasz, czy spędziliśmy płód? Chyba nie. Nie wiem. Nie, raczej nie. Mogę po tobie? Mam foteczkę? No. Nie. Dlaczego? Bo to obrzydliwe. Obciągnąłeś mi po godzinie znajomość. Właśnie chodzisz do łóżka z byle kim, bo kiedy wiec robiłeś, to mnie ustali przez te wszystkie tygodnie. Na pewno nic gorszego. Gorsza, to była bardzo przyzwoita laska. Ja bym się podzielił moją szczoteczką. Dzieliłem się szczoteczką z wieloma kobietami. Z mężczyznami też. Co tylko utwierdza mnie w słuszności mojej decyzji. I co wybrałeś? Wezmę dwie targowice i trzy katynie. Pracujesz dzisiaj? Chce mi pani wyznać swoje od lat skrywane do mnie tłumione uczucia. Cicho! Jak dobrze znasz tego tam, naszego... Dilera? Cicho powiedziałam, buzonisty.
Widujemy się raczej okazyjnie, w zależności od wysokości... Wydurnij się. Gdzie mieszka? No nie bywamy u siebie. Różnica wieku jest dla mnie barierą nie do przekroczenia. Nie zdasz, Bobik. Zważywszy na to, że połączył nas wspólny puzonista, sądzę, że chyba jednak zdam. Ty miałeś śliski szantażysta. Gnido zaropiała. Won. Zadzwoń do niego. Jak reszta. Co ty wyprawiasz? Pół szkoły widziało, jak przyszłaś z małolatem do toalety. Na ty już jesteście? Rodzice niektórych uczniów twierdzą, że podobno czuć było od ciebie alkohol na pierwszych lekcjach. Podobno czasem tracisz kontrolę i używasz wulgarnego słownictwa. Martwię się o ciebie. Obciągnąć ci? Co? Nie, nie. A powiedzieć twojej rodzinie, że ci obciągałam? Ta rozmowa jest skończona? Długo to potrwa? 3 minuty. Morze czy góry? Góry. Już? Sen czy zen? Sen. To czytam. Raz. To był raz. Wsadziłem palec. Właściwie 2 palce. No ale tam dalej już się nie posunąłem. Wsadziłeś 2 palce w martwą kobietę? Lepiej w martwą kobietę niż w dziecko. I to są twoje jedyne 2 opcje? A ty co myślisz? Lepiej rypać trupa czy dziecko? Ja myślę, że jest coś niepokojącego w obu.
Idziesz, Siku? Idę znaleźć Izę. Nie mam ognia. To co, za 3 dni? Nie dam rady wcześniej. Kto to jest? Iza, prostytutka, co ona tu robi? O, właśnie też chciałabym wiedzieć. Znowu ci się film urwał. Wiesz co, nie pora teraz, żeby mnie oceniać. Weź sprawdź, czy ona żyje. Jasne, że żyje. Dlaczego ja? Bo ty masz kolegów z nekrofilnymi doświadczeniami. Jeden kolega z baru przesny. Trzeba było zadzwonić po Wojtka. O, oni mają dziwną relację. O, hej. Hej. Zostawiłem ci jeszcze na pianinie kilka skręconych. Wino masz w szafce nad zlewem, w barku masz jeszcze trochę whisky i czystą, a w lodówce masz piwo. I trochę jedzenia. Wrócimy za jakieś 3-4 godziny. Jak nam się zejdzie, to zapal jej światło. Nie chcę, żeby zrobiła sobie krzywdę, jak się obudzi. Jak się obudzi? Dlaczego? Ja bez powodu. Co tam, kochanie, bo ja zajęty trochę jestem. Masz tam kogoś? Nie, nie, po prostu... A Sylwia jest? Nie, po prostu pakuje się i... Słuchaj, mam nieprzytomną dziwkę w mieszkaniu bez dokumentów i zastanawiamy się, czy nie wiesz, gdzie możemy ją odstawić. Aha, Iza jest u was.
doby właśnie dzwoniłem do niej, ale ona tam nie odbiera moich telefonów. Tak jak się obudzi, każe jej do ciebie zadzwonić. Dobra, a jak ona się czuje? Świetnie, tylko jest półżywa. A mówiła o mnie? No nic nie mówiła, bez przytomności leży. Wiesz, gdzie mieszka? Iza. Nie wiem. Jeszcze, poczekaj, bo... Tam, sąsiedzi. Wiesz co, ja mam taki problem w ogóle, bo ja... pożyczyłem pieniądze. Znowu? No i po prostu oni tam chcą, żebym ja oddał im. A ja jeszcze nie mam. I miałbyś kogoś, może, kto miałby bronik pożyczyć albo pistolet? Albo sprzedać nawet. No znam. Ale ty znasz kogoś, kto wie, gdzie mieszka Iza? No znam. Dobra, to je... Znasz handlarzy bronią? No nie, że od razu rakietami czy czołgami. Jakiś rewolwer na lewo. Pistolet do torebki. Znam różnych ludzi. Piekarzy, tokarzy, dekarzy, taksówkarzy, frezerów, muzyków. Ginekologów. Dziennikarzy, aktorki, masażystki. No, tego jestem pewna. Fryzjerki, nauczycielki, angielskiego na przykład. Reżyserki stenotypistów biegłych sądowych, opiekunki dla dzieci, prezenterów radiowych, telewizyjnych, fotografików, grafików, artystów, plastyków, hostessy, studentki, gimnazjaliści, operatorzy filmowi i operatorzy koparek, piloci, marynarze, prostytutki, alpiniści, modelki. Dobra, to jest... Dobra. To ten. To pan pamiętaj zadzwonić, dobra? Zadzwonię. A będziesz pamiętał. Dobra. No to cześć. Prostytutki. Już mówiłeś. Bibliotekarzy. Ona z bólu wie, a nie z rozkoszy. Zobacz, jaka spuchnięta. Totalnie spuchnięta pochwa. Ale to musi boleć i swędzieć. Wiedziałeś, że grzybicy pochwy można się nabawić przez nadmierną higienę? Trzeba mieć, a bez przesady. Słucham. Przyszliśmy w sprawie jednej dziwki. Trafiliście w odpowiednie miejsce. Arleta, masz paradajsa. Nie, chyba się źle zrozumieliśmy. Ale jak? Nie ubrana jestem. Odpowiednio. Wstrzymaj się, państwo się zastanawiają. Jesteście z policji? Nie, nic z tych rzeczy. Czemu macie pół gitary? Mamy dziwkę w domu. Możemy gdzieś porozmawiać? Zapraszam. No znam, ale jeszcze nie pracuję. Chciała być bardziej niezależna. Ale my nie możemy jej zatrzymać. A w pewnym momencie myślałam, że to ty roboty szukasz. Dziękuję, ale nie. No dzieje ustami, weź szklankę na litość boską. A jakiś numer telefonu? Do jakiejś rodziny? Nie. Dziękujemy. Zapraszamy.
Ty nie jesz? Nie jestem głodny. Siostra. Wyrzuty. Ojciec nie chce jeść, leczyć się. Przyjmuje tylko płyny. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam twoją mamę. To musiałbyś przyjechać w zamknięty szlaban kolejowy i czekać na pociąg. Zostaniesz dzisiaj? Jeśli chcesz. No wiesz, bo nie chcę zostać sama, jak ona się obudzi. Jasne. No tak, bo ty ją lepiej znasz i w ogóle... Zero seksu. Nie jesteś w moim typie. Świetnie, że nie jesteś sama. Roztrząsajmy sprawy rodzinne przy obcych. Ci to nigdy nie przeszkadzało. Tam jest duży pokój. Poznasz moją córkę, a ja pozwolisz, zamienię słowo z moją siostrą. Długo to potrwa? Taka zajęta jesteś? Tak, w zasadzie tak. Dlaczego dziecko bawi się widelcem? Bo nie stać nas na zabawki. Ty już pijesz? A gdzie ja mogę zapalić? Na balkonie! Dziecko mnie obudzi. Jak tobie się to udaje, że jeszcze cię z pracy nie wrzucili, co? A jak tobie mieć dwójkę dzieci, czysty przypadek. Chcesz piwo? Zajmiesz się Julką jutro? Nie. Dlaczego? Jest kretynką. Ojciec się nią zajmie. Ojciec nie da rady. Znam go, zrobi to za piwo. Muszę iść do lekarza. A co ci jest? Jestem w ciąży. Musisz się nauczyć mówić nie. Wiesz co, ja nie wiem, po co się w ogóle ciebie pytałam. A ja nie rozumiem, dlaczego nie mogłaś mi tego wszystkiego powiedzieć przez telefon. Co ci jest? Woli mi się wszystko wyłącza.
To jest dużo lepsze od piwa. Jak się nazywa Żyd w drzwiach? Nie wiem. Wizjer. A co to jest długie czarne i wisi u szyi Żyda? Nie wiem. Doberman. A dlaczego Żydzi nie są czarni? Nie wiem. No już bez przesady. Klej. Z ojcem jest źle. Wyglądał w porządku. Nie widujesz go rano. Ma kaca. Zapomina brać leków. I bardzo dobrze. Leki źle działają z alkoholem. Jakby był w szpitalu, to nie miałabyś w ogóle nic. Słuchaj, ja się nie chcę z tobą kłócić, tylko ustalmy, jak się będziemy nim zajmować, jak... Już wiesz. Jak będzie umierał. Ale nie w szpitalu. Nikt z naszej rodziny nie umierał w szpitalu. Ty. Nawet mama. Chodźmy. Razem wypili i w bólu głowy
pośpieszy. Lukasa robota. To ciężka jest praca. O, mama wraca. Co wy robicie? Cicho, bo kurwa obudzisz. Próbowałem ją ocucić, ale nie dałem rady. I zadzwoniłem po Lukasa. Lukas przyjechał i teraz razem z martwych wstajemy dziwkę. I napisaliśmy o tym piosenkę. Znaczy, mnie się wydaje, że ktoś ją upił, żeby wykorzystać za darmo. Nie widzisz. Na przykład to jest niemoralne. O. Ale za jakieś kilkanaście godzin powinna się obudzić. A jeżeli nie, to mnie tutaj nie ma. Powinnam o czymś jeszcze wiedzieć? Posłaniec śmierci. I spuszczyłaś go. Tutaj taki bryż będzie. Halo, słucham. Kto dzwoni? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność? Witam ciepło i serdecznie. Dobry wieczór. Z kim rozmawiam? Dobry wieczór, Rafał. Chciałem się dowiedzieć o związek, o losy mojego uczucia. Ja jestem 1979, a ona jest 84, ale wygląda młodziej. Młodziej? Iza. Izabela, ryby. Ja chciałbym, wie pan, wiedzieć, czy jakoś do mnie ułożymy sobie życie. Aha. Ty grasz na tym? Kiedyś grałem. To po co to nosisz? Zaraz się zacznie. Kiedy miałem 9 lat. Dobra, już nic nie mówię. Kiedy miałem 9 lat, wracałem po próbie i całkiem nieźle dawałem na klatce schodowej. Pod nami mieszkała taka rodzina. Facet wyszedł, pieprznął mnie w głowę, pierdolił coś ze 3 minuty. A tydzień później, siedząc przy obiedzie z rodziną, dziećmi, uważasz, wstał od stołu
poszedł do łazienki i się powiesił na pasku od spodni. Dlaczego ty? Nie wiem, ale na próby już nie wróciłem. Dlaczego ty mi opowiadasz takie historie? Możesz mi wierzyć lub nie, ale ta historia sprawia, że kobiety są mi bardziej uległe. W sprawach łóżkowych. Co robisz? Zdejmuję spodnie. Ja bym się nie powiesił. Ja też bym się nie powiesił. Poszła w leki. Wziąć, zapić. Zasnąć. Alkoholowy w wannie. To jest klasyk. Wapens jero Czulali volate Vati poza Czyli Sykoli El Presidente 2-0. Spróbuj tego. El Presidente. Zasadzony 10 kwietnia 2011 roku. Mam jeszcze 11 września i jaruzelskie. Ale kwiecień to najlepszy miesiąc na sadzonki. Co, paliliśmy to wtedy? Nie. To ty w tę noc nie dałeś mi wszystkiego, co najlepsze? No, słuchaj, ja dałam do siebie wszystko. Vati poza. Rady, bo oni tam stoją z tymi dywanami, orzeszkami, kurwa, okularami, królikami, kurwa, wszystkim. Nie ma. Ciąża mi uświadomiła, że chyba dojrzałam do seksu analnego. Świetnie, dojrzałem w wieku 16 lat. Ja mam nadzieję, że Kamil był dla ciebie delikatny. Kurwa, ale dobrze, że to wy. Swoim jamniczkiem do Budapesztu. No i przyjęła ich tam kobieta. Nawet nie wpuściła do domu, tylko na trawniku rzecz siedziała. Ale niestety psy... Nie poczuły chemii. Nie zaiskrzyło. Nie zaiskrzyło. No i co? No nic, zwalili konia psura z drugi raz, nic z tego nie wyszło. Pierdolisz. Wiesz, jak się wali psu konia? Pesetą. Ja? A że co? Pigułkę? Czasem próbują. Ale czasem.
To ci się zdarzyło więcej niż raz? Mhm. To był drugi. Może powinnaś pójść na policję? Po co? No, powiedział. Dealer narkotyków. Strawberry czy Roseberry? Powtórz to. Przestań. Przestań. Powtórz to, błagam. Jeszcze raz. Ile joda miał lat? Jakieś 900. Mówił lepszym angielskim niż ty. Attention. Jeszcze z tej strony. Chyba. To. Widzi pani tutaj? To syn. Sauf toi, cela veut dire que je n'ai rien, car ta présence symbolise toute mon existence. La plus belle preuve de l'amour, c'est les larmes des yeux d'un homme. Si tu es sensible à mon affection, donne-moi. Pas me noyer dans une mortelle inquiétude. Le lion est là pour symboliser la force. Les moments de... Będzie po wszystkim. Pielęgniarka weźmie cię do pokoju. Możesz się tam przespać, jak długo chcesz.
Nie jest jeszcze za późno. Dziękuję. Gotowa? Nie, poczekaj, tak. Tak, to pozycja wyjściowa, tak. Mamy tak? Mamy, dobra. Idzie kominiarz po drabinie. Fiku, miku. Znowu. Idzie kominiarz po drabinie. Fiku, miku. Idzie kominiarz po drabinie. Numery są starte, jest nie do namierzenia. Lekki, łatwo go schować. Kolba pokryta jest specjalną taśmą. Nie zostawisz odcisków. Jak w Ojcu Chrzestnym. Jak w Ojcu Chrzestnym. Wystarczy odbezpieczyć i... Ej, no przecież ci mówiłem, że nie mam pieniędzy, tak? Skąd miałbym wziąć ten pistolet? Chuj tam, rewolwer. Stój! Stój! Dobra, to dawaj. Idzie kominiarz po drabinie. Nie pamiętam, co dalej jest. Nie pamiętam, co dalej jest po prostu. Fiku miku, kurwa. Jeszcze chcę cię prosić o jedną przysługę. Pomoc. Pomocy tam potrzebuję od ciebie, nie? W jednej kwestii. Tak? Masz, wytrzyj sobie. Wytrzyj sobie, bo masz spodnę tam. Wytrzyj sobie. I weź szpadel, bo trzeba zrobić miejsce. Zabiłeś swoją żonę? Bo się dowiedziała o Izie. Nie mogliście się rozwieść? Stary, to już poważna decyzja. Thank you.
Stary, bierz szpadelek. Szpadel bierz, to jest dużo kopania jeszcze. Wczoraj zacząłem, ale jest jeszcze dużo kopania, bierz. Bierz. Mnie też zabijesz? Ale naprawdę nie chcę. Jeszcze muszę cię prosić o ten numer do tej twojej, tej... Wiesz... Kurwa, ale mi się sikać chce. I want to hit line drive. Want to lose weight and keep it? Ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. W każdym razie nie wiem, jak pan łączy marihuanę z konopią, z konopiami. Na pewno z narkomanią trzeba walczyć. Hello. Hello, Peter.